dzień dobry. Dzisiaj nagrywam z Halloween, które odbywa się w korku. I ogólnie nie mam swojego, znaczy mam swój telefon, ale mi nie działa. Znaczy działa, ale nie ma pamięci po prostu. I chodzi o to, że przyjechaliśmy zobaczyć, co się dzieje po prostu w korku. Zawsze odbywała się parada, a w tym roku są karteczki i zagadki. Słuchajcie, chodzicie po różnych miejscach w korku i szukacie rozwiązania na zagadki, które zostaliście na karteczce. Nie wiem, czy nam się to uda, nie mamy tyle czasu, żeby tutaj być. Za 15:08, gdzie karteczki trzeba oddać jakiejś pani w kapeluszu, ale nie wiem, czy nam się po prostu to uda, żebyśmy mieli na tyle czasu. Tutaj jest w ogóle, jak widzicie, na wprost próbek. Tutaj też. I tutaj jest coś związane, bo właśnie pierwsza zagadka jest właśnie związana z tym próbkiem. Tu fajne trubki pokazuję. To są fajne dekoracje, które my widzieliśmy w zeszłym roku. Nie, dwa lata temu. Dwa lata temu na Halloween nagrywałam filmiki właśnie na story z tymi szkieletorami. Właśnie na miasto wychodzą tańczące szkieletory. Tak, trupy gdzieś idą i będą tańczyć. O właśnie, już się zaczyna imprezka. Słuchajcie, szybko nagrywam tylko filmik, bo zagadką pierwszego jest głowa wszystkich kości, która jest nad drzwiami. To według nas to jest to. A czy to jest rzeczywiście to? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, tak teraz będzie mnie słabo widać w sumie, bo jest ciemno, a coś tu widać. W każdym razie, tak szliśmy szlakiem tych zagadek, które tutaj mamy. I drugie pytanie było, ilu się pali w korku na ulicy, pod którą mieliśmy adres. I poszliśmy szukać, okazało się, że znaleźliśmy dwa pumpkiny, dwie wycięte dynie. Także myślę, że odpowiedzią na drugie pytanie jest dwa. Tutaj, słuchajcie, chyba znaleźliśmy kolejny punkt. Zobaczcie, to jest smog. Tutaj jest trochę ludzi, więc tu chyba jest odpowiedź na trzecie pytanie. Tylko jeszcze nie przeczytałam, jak ono brzmi. Także za chwilę wam spróbuję powiedzieć. A oprócz tego jeszcze wam nie zdążyłam pokazać, że my, bo tak mówiłam, że szukamy po korku, ale żeby szukać po korku, no to trzeba mieć mapkę, więc tak wygląda mapka, którą mamy. I z tym właśnie się chodzi i szuka się odpowiedzi na zagadki. To tak z ekspresem jeszcze wam pokażę. Tutaj są aktorzy siedzą. Odgrywając właśnie różne role. Tutaj jest smok i to jest odpowiedź na trzecią zagadkę, której nie możemy rozwiązać. Zagadka brzmiała mniej więcej tak, że mamy znaleźć człowieka, kogoś siedzącego po środku z gitarą i coś tam było związanego też z billboardem, ale nie umiemy tego do końca rozszyfrować, ani mamy na to czasu, żeby tutaj stać, więc idziemy szybciej i idziemy sobie w kolejne miejsce. Może wpadniemy na to, o co tam chodziło dokładnie później. Także mam na razie odpowiedzi na dwa pytania. Trzeciego jeszcze nam się nie udało zgadnąć, ale widzę, że to jest masa ludzi, więc coś chyba tutaj się też dzieje. Może zaraz się dowiemy co. Tu, słuchajcie, to jest cały ogród halloweenowy, ale nie wiem, czy my się tam dopchamy, bo z tego co wiem, to jest strasznie duża kolejka tutaj i tam chyba jest wejście, ale nie wiem, tak ogólnie wam pokażę, tak szybciutko, coś takiego. Do tego ogrodu, słuchajcie, my się nie dopchamy raczej, bo kolejka, jak widzicie, jest ogromnie długa. Ale pokażę wam za to symbole tegorocznego Halloween. I tutaj po raz pierwszy właśnie widzę, że w końcu jest coś o Samhain. Tutaj też chyba jest o czarownicy jakiejś tam i ogólnie o festiwalu. No i tutaj jest pokazane, jak właśnie co roku odbywała się parada tutaj w tym miejscu, jak co roku odbywała się właśnie parada na Halloween tutaj w Irlandii. Słuchajcie, nie bardzo mieliśmy czas, żeby się przebrać. No, co chciałaś mi pokazać? Pokazuj. Tu bąbelki! Tak, właśnie przedtem, chwilę temu mówiliśmy o tym, że co fajnego jest Halloween w Irlandii, to to, że nie ma znaczenia, czy masz 5 lat, 10, 15, 20 czy 150. Tak naprawdę każdy się bawi, każdy się przebiera, bo to jest po prostu część kultury. Nie będziemy czekać na wejściówkę do ogrodów, tylko idziemy dalej. W ogóle nie mieliśmy czasu się przebrać, biegamy tylko po mieście. Nie przebieraliśmy się też, po prostu leniamy w normalnych strojach, więc jesteśmy nie halloweenowo ubrani.
Ja chcę jeszcze przygotować coś wieczorem na przekąszenie w domu. Właśnie takiego halloweenowego, bo mam też halloweenowe ciastka. W zasadzie samoinowe, takie rytualne ciastka samoin. Trochę musimy je w domu jeszcze zaupgrade'ować, ale generalnie są ok, więc spróbuję wam później jeszcze pokazać te ciastka. Miałam więc też ciastka trumienne, ale mi nie było czasu, więc tego nie zrobiłam. A co do ogrodu, to my generalnie chyba 2 lata temu właśnie byliśmy tutaj w ogrodzie właśnie na Halloween i jak uda mi się znaleźć stare nagrania, bo pamiętam, że coś tam nagrywałam, to jak uda mi się znaleźć stare nagrania, to po prostu spróbuję tutaj je wkleić. Teraz to w ogóle wyglądam, nie wiem jak, ale dobra, nie mam wyglądać, a chciałam wam pokazać tutaj. Tu za mną, jak widzicie, tu są takie trupki grające, może tak podaję troszkę bliżej. I słuchajcie, to jest dekoracja w kinie, ale ogólnie to tutaj, wydaje mi się, tu jest odpowiedź na kolejne pytanie właśnie z tej zagadki. I co jest ciekawe, tutaj w kinie później, w tym roku, będzie się odbywało taki pokaz filmów, jakichś horrorów, krótkometrażowych horrorów, specjalnie na Halloween w tym roku. Oczywiście wszystko darmowe, wstęp darmowy, także można właśnie wejść. I to chyba też jest jako punkt programu właśnie całego tego poszukiwania. Tu jeszcze wam pokażę, tu jest sklepik na dole i on, tam normalnie są różne dziwne rzeczy, a teraz są jakieś tam ubrania Halloween, nawet takie przebrania, kostiumy. A u góry jean. Tak, może przejdę jeszcze tutaj, może będzie go lepiej widać. Jest ogromny, słuchajcie. Ogromny. My już idziemy do auta, tam jeszcze pewnie ludzie szukają, głównie po ogrodzie. My mamy, słuchajcie, odpowiedzi na 3 pytania. Może 4 by się znalazły. No, targi mimo to są, także już idziemy, wracamy do domu. I chciałam wam tylko powiedzieć, że ogólnie cała zabawa, powiem wam, że naprawdę fajna, bo jak ktoś lubi takie klimaty typu Sherlock Holmes, to przez chwilę chociaż mógł się poczuć takim Sherlockiem Holmesem albo Indiana Jonesem i chodzić właśnie i rozwiązywać zagadki, szukać po mieście, gdzie. No, dla mnie super sprawa, ja w ogóle uwielbiam te klimaty i Sherlocka i Indiana, także szkoda, że nie możemy zostać dłużej, ale może w przyszłym roku też coś takiego będzie. Ważne, że chociaż chwilę się udało. Ten vlog, słuchajcie, przedłużył mi się na 2 dni, już mamy następny dzień, a w zasadzie jeszcze nawet później, bo już jest chyba 2 dni po Halloween, tak, chyba tak. I przychodzę wam tylko pokazać te obiecane ciastka, które zrobiłam, więc za chwilkę wam je pokażę. A przy okazji powiem też, dlaczego mi się to przedłużyło, bo chciałam wam też coś jeszcze oprócz tamtego wszystkiego, co pokazywałam wcześniej, czyli tych obchodów Halloween w Irlandii, chciałam wam jeszcze coś pokazać. Takie 2 rzeczy w sumie. Ale jeszcze dodatkowo przyszło mi jedna rzecz i przyszła mi paczka od Magic Witch House z moim halloweenowym boksem. I pokażę go wam tylko tak z zewnątrz, a osobno nagram wam unboxing tego pudełka. Jestem strasznie ciekawa, co tam się znalazło w środku, bo ja w zasadzie nie wiem i w zasadzie to jedyne, co wiem, to spodobała mi się po prostu grafika, która tam była na pudełku i dlatego zamówiłam akurat od Magic Witch House, a nie od Magical Suitcase, tak jak wcześniej. No i to jest ostatni chyba boks tego typu, który zamawiam. Zresztą nie wiem, zobaczymy. Plan był taki, że to jest jeden z ostatnich boksów, który zamawiam, że tych boksów więcej nie będzie. Zamówiłam jeszcze tylko kalendarz adwentowy właśnie też od Magic Witch House. Czy zamówię kolejne boksy? No to w sumie się okaże. Wiecie, ja niby zdecydowałam, że nie będę zamawiać, a i tak w końcu tego boksa zamówiłam, więc zobaczymy. Możliwe, że jeszcze coś tam się pojawi, ale na razie nie widziałam nic, co chciałabym zamówić, także na razie to jest ostatni boks, który zamówiłam. To są te moje ciastka, one mi trochę nie wyszły, słuchajcie, tutaj są resztki. To jest ogon kota, który mi się tu kręci przy tych ciastkach, mimo tego, że ich nie będzie jadł, dlatego, że ciastka są z masła orzechowego i tutaj jest tylko jajko i cukier, masło orzechowe, jajko i cukier, bardzo prosty przepis. Wyszły mniej więcej tak, bardzo ciężko mi się to robiło tymi foremkami, ale efekt w sumie jest fajny. A ciastka wyszły smaczne, tylko są trochę za mało słodkie, bo dodałam troszkę za mało cukru, więc dokupiłam karmel taki, wiecie, do polewania i z tym naprawdę są fajne te ciastka. A teraz słuchajcie, będę się chwalić, ustawiłam sobie tak trochę w niefajnym miejscu kamerę, ale niestety, czy telefon,
ale po prostu tutaj mi najwygodniej i najlepiej się trzyma. Ale tak szybciutko Wam tylko jeszcze pokażę, jakiego dostałam prezenta. Już kiedyś Wam mówiłam tutaj na YouTubie, że w Polsce jest ciężko w ogóle znaleźć moje imię, więc tutaj w Irlandii, jak Łukasz gdziekolwiek znajduje, bądź ja sama nawet jak znajduję gdziekolwiek coś takiego, czy ktoś tam z rodziny, no to i jak widzi ten napis, że jest Lucy, no to zawsze gdzieś tam albo mi powiedzą, albo mi kupują. Łukasz mi kupuje zazwyczaj coś po prostu. I tym razem dostałam, byliśmy w jaskini niedaleko nas i tam właśnie w tej jaskini były bransoletki z minerałami i akurat znalazła się taka bransoletka z minerałami, oczywiście z imieniem Lucy, i dostałam właśnie taką bransoletkę, także się chwalę, dostałam od Łukasza taką bransoletkę i co bardzo mi się w niej podoba, to Łukasz nawet nie wiedział, że ja szukałam od dawna bransoletki, która będzie wykonana z lawy wulkanicznej i ta bransoletka jest właśnie wykonana z lawy wulkanicznej i do tego ma tutaj z przodu jeszcze minerały i tutaj jakąś tam zaczepkę. No i tak to wygląda. A drugą rzeczą, którą jeszcze Wam chciałam pokazać, to jest takie pudełeczko. To też właśnie dorwałam tam... nie, to dorwałam w oceanarium. Nie, chciałam Wam powiedzieć, że to też kupiłam właśnie tam w sklepiku przy jaskini, ale nie, ja to kupiłam w oceanarium, teraz sobie przypomniałam. Ale ogólnie to jest taki mały zestaw do wygrzebania swojego własnego minerału. Tutaj może być kwarc różowy, może być kwarc ten przezroczysty, zwykły, czyli kryształ górski, ametyst, holy, no kilka minerałów tutaj się może znaleźć. Spodobało mi się to. To jest, słuchajcie, taki zestaw i w ogóle byłam strasznie ciekawa, co tutaj wylosuję, co tutaj będzie, więc później jak to wyciągnę, to Wam pokażę, co to jest. To jest taki mały zestaw. Tutaj jest takie dłutko, powiedzmy, drewniane, pędzelek do tego, no i tutaj jest ten minerał, także można zostać jeszcze, słuchajcie, takim odkrywcą. Można odgrzebać sobie swój własny minerał. Spodobało mi się to i byłam ciekawa po prostu, co się tutaj znajdzie, bo wcześniej zazwyczaj jak kupowałam jakiekolwiek minerały albo wiecie, jak są takie te koperty, że można sobie czasem wylosować jakiś minerał, jak są na przykład jakieś jarmarki czy coś takiego, to ja zazwyczaj po prostu to na 100% wiedziałam, że minerał, który wyciągnę, to jest kryształ górski. Zawsze tak było, do momentu, aż nie dostałam od Sandry, nie dostałam kryształu górskiego, który zresztą tutaj mam, i od momentu, kiedy go mam, kiedy go zaczęłam nosić, bo stwierdziłam, że skoro on tak bardzo mnie przyciąga, albo ja przyciągam jego, no to widocznie powinnam go nosić i zaczęłam go nosić. I od tej pory, słuchajcie, nie losowałam jeszcze żadnego kamienia, więc jestem ciekawa, co tym razem wylosuję, bo ostatnim razem, jak zanim właśnie jeszcze dostałam od Sandry ten kamień, to losowałam też właśnie taki minerał w kopercie i słuchajcie, tam oczywiście wylosowałam kryształ górski. No a teraz jestem ciekawa, co właśnie się tutaj znajdzie, bo tak mam podejrzenie, że to może być ametyst, ale wiecie, to jest tylko jakieś tam przeczucie, że może tak być, bo właśnie od kiedy noszę ten kryształ górski, no to na te kryształy górskie już tak nie wpadam. Właśnie teraz gdzieś tam bardziej ametyst i jakieś inne minerały, także jestem ciekawa, co tutaj będzie, ale jeśli pojawi się kryształ górski, to tylko potwierdzi moją teorię, że po prostu te kryształy górskie się mnie trzymają i to są moje kamienie. I ostatnią rzeczą już, którą chciałam pokazać, to jest właśnie ta paczka moja od Magic Witch House. I ja Wam jej nie pokażę całej, ale pokażę Wam jedną rzecz, która mi się strasznie spodobała. Jak widzicie, paczka jest zapakowana, jeszcze jest folia, ale zobaczyłam tutaj normalnie, wiecie, naklejki, tutaj są dane i tak dalej. A oprócz tego była taka przecudna naklejka, słuchajcie, no to po prostu rozwaliło mi system, jak to do mnie przyszło. Świetne. I to już jest wszystko, co chciałam w tym filmiku pokazać, słuchajcie. Jak mogliście zauważyć na moim YouTubie ostatnio, te filmiki są strasznie nie po kolei. Strasznie nie po kolei, wiem, ale tam było po prostu trochę zaległych filmów. Nie miałam wcześniej czasu na to, żeby je zrobić, żeby je zmontować dla Was, żeby je tutaj, żeby je na YouTube wrzucić. Dlatego nie to tak po prostu nie po kolei, no ale teraz już powinny te filmiki iść po kolei. Tym bardziej, że ostatnio, kto nie obserwuje mnie jeszcze na Instagramie, to zachęcam do tego, żeby to zrobił, bo ostatnio tam właśnie wrzuciłam... To w tle to mój pies. Ostatnio wrzuciłam właśnie informację taką na Instagram i wrzuciłam tam ankietę, w której zapytałam Was, czy chcecie vlogmasy. I dostałam odpowiedź, że tak, że chcecie vlogmasy. Kto mnie tam obserwuje, oczywiście chce vlogmasy, więc te vlogmasy będą. Tak więc dlatego te filmy teraz będą bardziej regularnie i po prostu te zaległe staram się wrzucić już teraz. Pewnie przed tym filmem już przyjdą ostatnie zaległe filmiki, tak myślę, no chyba, że coś tam, coś mi się popsuje albo coś nie do końca, wiecie, wrzucę w tym czasie, no bo tak czasem jest, albo zdecyduję po prostu inaczej, że no nie ten film, tylko inny, nie wiem, zastanowię się, jak to będę po prostu wrzucała wszystko już.
No i po prostu już będą jakoś tak bardziej regularnie te filmiki, po to, żeby po prostu później już te vlogmasy też na bieżąco wszystkie były i żeby była taka ciągłość tych filmów, żebyście po prostu wiedzieli film po filmie, co się dzieje. No, żeby to wiecie, było takie logiczne, chronologiczne, no i tak jak być powinno. To tyle, co Wam chciałam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i jeśli tak było, to wiadomo, zostawcie mi tą łapkę w górę, bo to, wiecie, to jest takie fajne, motywujące do tego, żeby właśnie nagrywać kolejne filmiki dla Was. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to bardzo proszę Was o to, żebyście to zrobili. No bo wiecie, dostaniecie powiadomienia o kolejnych filmach. Do zobaczenia!